Panie prezesie, Polska Press, powiedział pan, że ta inwestycja kosztowała Orlen dużo pieniędzy. Ile dokładnie i na czym będzie polegała restrukturyzacja tej spółki? Restrukturyzacja polega na tym, żeby zdobyć jak najwięcej klientów, którzy będą generowali przychody. A ile kosztowała, pamiętasz? Prezentowaliśmy państwu to chyba było wyświetlone. To wrócimy do tego, dobrze? Mhm. Panie prezesie, jeszcze w takim razie pytanie o Elefinie 3. No, powiedział pan, że jest to pułapka zastawiona na zarząd. Na czym dokładnie polega ta pułapka? No, pułapka polega na tym, że nie umiano zdefiniować zakresu projektu, wielkości projektu, czasu realizacji, że zwiększono budżet trzykrotnie, wyjaśniając to kwestiami związanymi z wojną na Ukrainie. Jeśli spojrzymy do rzecznika statystycznego, my wnikliwie do niego spojrzeliśmy, to wzrost cen materiałów inwestycyjnych w tym czasie wyniósł 30%, a nie 300%. To jest to pułapka niekompetencji, nieumiejętności, dezynwoltury. No. Może się okazać, że rezygnacja z tej inwestycji i ostateczne zamknięcie będzie najtańszą opcją? Może się okazać, że zamknięcie tej inwestycji będzie bardzo drogą opcją.